Servus! Dziś 5 przepisów na wykorzystanie pigwy. Witaj na kanale Krychu Gotuje. Pigwa jest uprawiana dla swoich jadalnych owoców, ale także jako podkładka skarlająca do grusz. Jako pierwszy przepis na konfiturę. Składniki. Pigwa, cukier, woda oraz cynamon. Przygotowanie. Pigwę umyj, przekrój na 4 części, usuń pestki i gniazda nasienne, a następnie pokrój w kostkę. Owoce przełóż do słoika i zasyp cukrem oraz dodaj szczyptę cynamonu. Odstaw na 2 dni, codziennie mieszając rano i wieczorem. Numer 2 to przepis na pigwę pod korzenną kruszonką. Składniki: 200 g pigwy, 2 łyżki płatków owsianych, 1/4 szklanki wody, 20 g cukru, 100 g mąki, 60 g masła, 2 łyżki cukru, 2 łyżki miodu, po 1/4 łyżki imbiru, cynamonu, kardamonu, gałki muszkatołowej, mielonych goździków oraz opcjonalnie kilka łyżek śmietany kremówki 30%. Przygotowanie. Obrane i pokrojone w plastry owoce pigwy umieć w rondlu. Zalej 1/4 szklanki wody i wsyp cukier. Wszystko podgrzej do wrzenia i duś pod przykryciem 10 minut. Odcedź owoce i pozostaw do wystudzenia. Mąkę połącz z resztą składników, dodaj miód i masło. Ucieraj widelcem na kruszonkę. W kokilkach ułóż pigwę i posyp kruszonką. Staw do piekarnika 180 stopni na 40 minut. Czas na trzeci przepis. Dżem z pigwy. Składniki: 2 kg pigwy lub pigwowca japońskiego, 200 ml wody oraz 200 g cukru. Przygotowanie. Owoce umyj i obierz ze skórki. Pokrój w ćwiartki, usuń gniazda nasienne, a następnie rozdrobnij, posiekaj owoce. Pokrojoną pigwę umieść w garnku z grubym dnem, nieprzewieralnym najlepiej. Zalej wodą i wsyp cukier. Zagotuj i zmieść tak, by tylko lekko pyrkało. Około 50 minut gotuj pod przykryciem. Z pigwy jako fakt będzie sok, który jest bardzo dobrym napojem dostarczającym do organizmu zdrowe pektyny i taniny, a także mnóstwo składników mineralnych i witamin. Jako piąty przepis na pigwę w syropie miodowym. Ten przepis dostępny jest na moim kanale. Zapraszam do obejrzenia oraz do subskrybowania mojego kanału. No i oczywiście, jeśli podobał Ci się ten film, to nie zapomnij dać łapki w górę. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Pozdrawiam, Krychu Gotuje.